zaobserwowałem coś takiego bardzo niepokojącego i zacząłem sobie zadawać pytania. Może ja jakiś jestem mało ambitny, może my z Marcelą, bo jakby no ja nie mam ukończonych studiów, 3 kierunki, że tak powiem, próbowałem i scenariusz pisarstwo i produkcje filmowe na różne się dostawałem, ale nie ukończałem, ale to też z innych względów, tu już wchodzi też jakby moja przeszłość i to, że zmagałem się z uzależnieniem i tak dalej, więc to jedno z drugim jest powiązane, ale do czego zmierzam? Po prostu, kiedy wybieraliśmy mu nową zerówkę, no przerażające było dla mnie to, z czym się starłem i sobie pomyślałem, kurde, czy coś ze mną jest nie tak, że nagle trafialiśmy do miejsc, gdzie rodzice już taki nacisk kładli na 6-latków, że mówią, no wie pan, my tu będziemy się starać, żeby nasze dziecko zdało egzaminy. Ja mówię, kurde, przecierałem uszy i oczy ze zdumienia, ale jakie egzaminy? No do najlepszych szkół, to pan nie wie, no przecież do szkół najlepszych w Warszawie zdaje się egzaminy do 1. klasy. Ja przepraszam, że się śmieję, ale błaga, Boże mnie za to skarcicie, ale ludzie, to jest jakiś pierdolec, przez dzieci muszą mieć dzieciństwo, my jeszcze będziemy oceniani przez życie. Sami wiemy jako dorośli ludzie, jakie życie jest trudne, ile jeszcze się będzie trzeba narobić w tym życiu. No przecież kurde, mi się wydawało, że 6-letnie dziecko, no to ma przestrzeń na jeszcze bycie dzieckiem, a nie już stawanie w szranki. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.